Mortarcha Necropolis nie musiał długo czekać, by sprawdzić wartość bojową Arx Terminusa. Od kilku dni jego zwiadowcy donosili mu, że z każdej części Eight Points w kierunku Bramy Końca i Nowej Cytadeli Katakrosa zbierają się kolejne armie chaosu. Większość z nich pochodziła z plemion hord maruderów, zwanych Odartymi. Tych wyznawców Korna bały się nawet inne kulty Boga Krwi. Odarci jako zbroję nosili wybielone kości swoich ofiar i własnymi rękoma odzierali się ze skóry w rytuałach samookaleczenia poświęconych swemu bóstwu. Tych przerażających wyznawców prowadził pod swoim dowództwem Lord Korna, zwany Gorusem Traxem. Bladoskóry, cichy gigant odzywał się tylko w trakcie bitew i to tylko porozumiewając się przerażającym, starożytnym językiem demonów, który był niezrozumiany nawet przez jego towarzyszy, jednakże swoim brzmieniem inspirujący do popełniania niewyobrażalnych zbrodni. Hordy zatrzymały się na horyzoncie, otaczając z każdej strony Cytadelę Nieumarłych. Oddziały zwane Niepokonanymi ruszyły na zwiady, odkrywając wejścia do Arx Terminusa pomiędzy strukturami przypominającymi palce. Wkrótce po ich sukcesie, wyznawcy rujnujących potęg ruszyli do ataku. Balisty wypełnione nekroenergią wystrzeliły z hukiem z kościanych murów obronnych. Pociski Magii Śmierci rozrywały na kawałki ciała najeźdźców, a ogromne łańcuchy zrobione z magicznie uformowanej kości wyrosły z ziemi, zamykając w pułapce wojowników chaosu i powstrzymując ich przed ucieczką przed gradem pocisków z balist. Prawdę mówiąc, niewiele było strategii w tym wściekłym ataku armii chaosu. Pod gigantyczne, kościste ściany śmierci podjechały wieże oblężnicze zakończone ogromnymi czaszkami i wykute z czystego brązu. Uderzały z trzaskiem w ściany cytadeli, rozbijając je i wypuszczając na zewnątrz żądne krwi, cargo. Tysiące oślepionych szałem bojowym wojowników chaosu wylało się na mury obronne. Tylko po to, by zostać przywitanymi przez nadrytowe ostrza strażników Mortek, którzy czekali na nich u góry. Oddziały Katakrosa, ustawione na murach obronnych, metodycznie odpierały atak każdego wyznawcy Korna, który w swoim szale szarżował w ich stronę. A nad nimi oddziały niewolników zrzucały w kierunku najeźdźców amfory wypełnione esencją udręki. Roztrzaskując się na dole, ta nekrotyczna masa rozlana na opancerzonych wojowników chaosu w ułamku sekundy zamieniała ich ciała w suche kości. Trzy razy ogarnięci szałem krwi odarci całą masą przesuwali linię walki na murach aż do wnętrza fortecy. Gorun Trax, Lord Korna, osobiście poprowadził atak, w wyniku którego roztrzaskano wrota prowadzące do najwyższej z wież, zwanej Tronem Mortarchy. Wewnątrz, na Lorda Chaosu i jego najsilniejszych rozrywaczy czaszek, czekały zwarte oddziały strażników Immortis. Ich formacje zdawały się nie do złamania. Jeden po drugim czciciele Korna padali zabici pod naporem Glaive'i. Ich dusze, opuszczające zmasakrowane ciała, zostawały złapane i skrupulatnie rozrywane przez stojące za strażnikami drużyny kapłanów Mortician, pilnujących, żeby żaden z wrogów nie uciekł na Gaszowi. Trax zobaczył w swoich wrogach godną pana czaszek śmierć i z bluźnierstwem na ustach rzucił się na wrogów. Jego szał bojowy został przerwany po długim czasie, tuż po tym jak rozerwał w pół dwa morgasty. W giganta uderzyła fala nekromantycznej energii. Kilkudziesięciu magów śmierci otoczyło Lorda Goruna, a jego prawa ręka i połowa twarzy zczerniały w kilka sekund. Wrzeszcząc w agonii wściekłości, oszołomiony Lord Korna rzucił się z wieży i upadł pod murami obronnymi. Nawet takie rany nie zdołały zabić giganta, chociaż tymczasowo zakończyły jego szał. Pozbawione dowódcy, oddziały odartych straciły wszelkie zdolności taktyczne. Wyznawcy chaosu popadli w bezmyślny szał, a siły żniwiarzy wykorzystały to od razu.
wkrótce później, po metodycznym wyłapaniu każdego obecnego w wieży i na murach obronnych najeźdźcy, Osajach wykorzystali jeszcze świeże korpusy swoich przeciwników do naprawienia sporych zniszczeń, jakich dokonali wojownicy chaosu na murach Arx Terminusa. Reszta najeźdźców też szybko zrozumiała, z jak doskonałą twierdzą mają do czynienia. Mury obronne i balisty na nich zamontowane były zaprojektowane tak, by siła rażenia obrony jednego muru zasięgiem przekraczała kolejny. Dzięki temu wypełnione nekroenergią działa potrafiły pokryć cały teren fortecy deszczem pocisków. Tysiące wojowników chaosu zostało zabitych w kilka pierwszych godzin oblężenia Arx Terminusa. Całe kopce martwych maruderów zalegały pod murami obronnymi. Kapłani Mortician wykorzystywali swoje zaklęcia do tego, by zamienić tych martwych w śmiercionośne pułapki na resztę najeźdźców. Wielu kolejnych nacierających już pod murami musiało się mierzyć z reanimowanymi ciałami poległych, próbującymi pochwycić i rozerwać żywych. Wkrótce później nad polem bitwy rozległy się basowe dźwięki rogów, zwiastujące nadejście gargantów chaosu. Przysłaniające niebo giganty zaczęły szarżować i uderzać w mury obronne twierdzy Katakrosa. Jednakże Arx Terminus był przygotowany również na takie ataki. Nawet gdy gargantom udawało się zniszczyć fragment murów, to drużyny kształcicieli kości razem z rzeźbiarzami dusz w odpowiedzi na to rzucały wyuczone zaklęcia wiążące i zabezpieczające na nowo ściany twierdzy. Jednocześnie na wyższe mury żniwiarze wyprowadzili pełzacze Mortek. Całe linie tych maszyn ustawiono rzędem na murach i wydano rozkaz ataku. Ogromne pociski nekromantycznej energii przysłoniły niebo, po chwili spadając i eksplodując w szeregach wyznawców chaosu. Katakros obserwował tą rzeź z szczytu swojej wieży i czuł się usatysfakcjonowany. Jego obliczenia okazały się jak zwykle niezwykle precyzyjne. Wróg został uwięziony i rozerwany na strzępy, tak jak planował Mortarcha. Nie minęła godzina, a resztki odartych uciekały w popłochu z Arx Terminusa, zostawiając szczątki swoich braci na pastwę żniwiarzy. Ilość martwych wojowników chaosu według raportów również była zadowalająca. Obliczenia Mortarchy i w tym wypadku były dokładne. Materiału zostało zebrane tyle, że forteca Arx Terminus zostanie ostatecznie ukończona. Wraz z jej ukończeniem Mortarcha Katakros i jego sojuszniczka Lady Olinder rozpoczęli ostatnią fazę swojej kampanii wojennej. Legiony Żalu i Legiony Żniwiarzy połączyły się w jedną armię i wkrótce później ruszyły w kierunku centrum krainy Eight Points i twierdzy Trójokiego Króla, zwanej Varnspire. Ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.